drogi, nazywam się Rafał Szed, przyjechałem do Was z firmy VML z Krakowa. W swojej prezentacji chciałem Wam powiedzieć o jednej z naszych ostatnich realizacji, o jednej z naszych ostatnich aplikacji, bo stworzyliśmy, a mianowicie jest to gra interaktywna Dom Boskich. Aplikacja ta została stworzona dla jednego z naszych klientów, Orange, i chciałbym powiedzieć o architekturze, jaką zastosowaliśmy w tej aplikacji, w jaki sposób stworzyliśmy połączenie aplikacji występujących w przeglądarce internetowej w połączeniu z takimi zwykłymi połączeniami telefonicznymi. Ale na początku troszkę autoreklamy i chciałem wypuścić krótki film opisujący naszą firmę, opisujący jaki rodzaj aplikacji wykonujemy i jak to u nas wygląda. Łączącą zwykłą grę internetową z telefonami, łączącą telefon użytkownika poprzez połączenia telefoniczne, tak aby użytkownik mógł grać w tę grę używając swojego zwykłego telefonu. Miało być to coś nowoczesnego, coś innowacyjnego, coś, czego jeszcze w Polsce nie spotykaliśmy. I tak właśnie powstał Dom Boski. Dom Boskich jest aplikacją internetową, której frontową stronę stanowi aplikacja napisana w technologii Flash. Żeby pokazać Wam w skrócie, jak działała ta aplikacja, pokażę Wam kolejny film, tak żebyśmy się nie zanudzili. Także zapraszam. Teraz dźwięk już nie będzie działać. Niestety dźwięk nie działa, ale będę opowiadał o tym. Więc ogólnie aplikacja miała za zadanie zdobyć numer telefonu użytkownika. Użytkownik po podaniu tego numeru telefonu otrzymywał, idąc poprzez kolejne części fabuły w aplikacji, otrzymywał połączenia telefoniczne na swój telefon, odsłuchiwał różnego rodzaju scenariuszy czytanych przez bohaterów aplikacji i rozwiązywał różnego rodzaju zadania, zagadki, które łączyły się w taką jedną wielką całość. Każde z zadań blokowało następne zadanie. Część aplikacji była sterowana poprzez wybieranie tonowe na telefonie, także użytkownik czuł się tak, jakby był, tak jakby naprawdę odwiedzał dom Boskich i tak wchodził w głęboką interakcję z tą aplikacją. Tu jest troszkę liczb, które mówią o tym, jakie skutki były tej kampanii, tej aplikacji. Więc tak, przechodząc do tego, z czego składała się sama aplikacja. Pierwszą częścią tej aplikacji była warstwa frontowa, a mianowicie część aplikacji napisana w technologii Flash.
Ona składała się z wysokiej rozdzielczości zdjęć panoramicznych, które składały się na taki, które budowały taki wirtualny spacer w domu Błeskich. Dodatkowo aplikacja flashowa umożliwiała klikanie w różnego rodzaju elementy interaktywne w tym domu, co powodowało odblokowywanie kolejnych elementów zabawy. Aplikacja wykonywała połączenia telefoniczne, czyli to ona sterowała, ona decydowała o tym, kiedy możemy zadzwonić do użytkownika, kiedy możemy odegrać mu jakiś scenariusz, ona wybierała, jaki scenariusz odgrywamy i ona decydowała o tym, jaka jest dalsza logika aplikacji, jakie są dalsze kroki. Dodatkowo połączyliśmy sterowanie grami poprzez, zaimplementowaliśmy sterowanie grami poprzez telefon, czyli wybieranie tonowe i wszystkie interakcje, jakie użytkownik wykonywał na swoim telefonie, przekazywane były bezpośrednio do aplikacji. Dzięki czemu użytkownik sterował aplikacją poprzez swój telefon. Kolejnym elementem aplikacji była integracja systemem wysyp SMS. Ta część systemu odpowiadała za rejestrację użytkownika, za przypominanie różnego rodzaju haseł, pinów, a jednocześnie za dosyłanie użytkownikowi kolejnych elementów scenariuszu, wskazówek, jak ma dalej się zachowywać i co dalej robić w tej aplikacji. Przejdźmy teraz do wersji, do części backendowej tej aplikacji, a mianowicie jak zbudowaliśmy tę aplikację. Prezentację nazwaliśmy Boski Duet, dlatego że cała aplikacja była zbudowana na swego rodzaju dwóch samoistnych filarach. Pierwszym z nich był Symfony 2, znany przez wszystkich framework, który był całym korem. To on parsował stronę HTML-ową, to on załączał flasha na stronie, to w nim było zbudowane API restowe, z którym komunikował się flash, i to w Symfony była napisana cała logika decydująca o tym, czy jak aplikacja ma zachować się dalej, czyli czy może dalej dzwonić, czy użytkownik kończy grę, czy wygrywa jakąś nagrodę, i cała logika była zawarta w tej części systemu. Drugą częścią systemu był Node.js. To ta część systemu przejęła całą interakcję z użytkownikiem w czasie rzeczywistym, czyli to Node.js wykonywał połączenia telefoniczne, to on odbierał wszystkie odpowiedzi z systemu połączeń hurtowych i to on przekazywał to dalej na warstwę frontową aplikacji. Te obie części systemu są od siebie niezależne i tak naprawdę sama aplikacja bez samo Symfony, bez Node.js-a może samoistnie działać, także bez samych połączeń telefonicznych cała fabuła działa i nie ma żadnego problemu, żeby użytkownik mógł ją przejść i wygrywał nagrody. Jednocześnie Node.js jest napisany w taki sposób, czyli ten filar może stanowić uzupełnienie jakiejś innej aplikacji, czyli to rozbicie na te dwa moduły daje nam możliwość wykorzystania tych bibliotek przy budowaniu jakichś innych aplikacji. Jedyna rzecz, jaka łączyła te dwie technologie, to baza danych MongoDB, to do niej oba te moduły zapisywały dane i tak naprawdę poprzez te MongoDB komunikowały się ze sobą. Powiem wam teraz w skrócie, czego użyliśmy w Symfony 2 i co tak naprawdę ułatwiło nam zbudowanie tej aplikacji. Więc po pierwsze potrzebowaliśmy jakiegoś systemu autoryzacji użytkownika wykorzystaniem numeru telefonu i wysyłki SMS-ów. I tutaj z pomocą przyszedł nam FastRest Bundle, czyli biblioteka, która wspiera proces autoryzacji użytkownika. To FastRest Bundle odpowiada za wysyłanie SMS-ów i to on przejął całą obsługę autoryzacji. Dodatkowo budowaliśmy API restowe, które było wykorzystywane przez Flasha. To musieliśmy zbudować jakiś web serwis, za pomocą którego Flash będzie mógł sprawdzać, co się dzieje aktualnie z aplikacją, kto jest użytkownikiem aplikacji, czy użytkownik może dalej grać i jakie są dalsze warunki aplikacji. Bardzo przydatna biblioteka. Dodatkowo to jest biblioteka Nelmia API Bundle. Ta biblioteka odpowiada za dokumentowanie kodów API w czasie tworzenia tego typu aplikacji, gdzie jedna z osób jest flash developerem, a druga buduje web serwis restowy. Taka biblioteka bardzo się przydaje, tworzy
webowy panel, w którym można testować API, w którym można sprawdzić strukturę API, można zobaczyć, jak się w tym API porusza, więc bardzo przydatna biblioteka. Dodatkowo użyliśmy Docker MongoDB Bundle, jest to biblioteka, która implementuje w Symfony Docker MongoDB. Jeśli chodzi o wersję aplikacji napisane w Node.jsie, zastosowaliśmy bibliotekę Socket.io, która łączy w sobie dwie biblioteki Expressa, czyli bibliotekę, która framework Node.jsowy, która pomaga w budowaniu routingu, w budowaniu logiki aplikacji, całej struktury aplikacji i Socket.io. Wszystkie eventy pochodzące z Flasha były przekazywane poprzez Socket.io do Node.jsa. Kolejną biblioteką użytą w Node.jsie jest Mongos, czyli ODM łączący się z MongoDB. Dlaczego MongoDB? MongoDB jako elastyczna struktura danych, baza NoSQL-owa, świetnie sprawdza się w tego typu grach, gdzie struktura danych nie jest koniecznie ustandaryzowana i bardzo często zmienia się, zapisywać można całe dokumenty różniące się między sobą. Dodatkowo łatwo ją skomunikować z Symfony 2 i Node.jsem poprzez biblioteki, o których powiedziałem. I jest łatwa w skalowaniu. Jeżeli widzimy, że ruch drastycznie rośnie, możemy dokładać dodatkowe instancje bazy danych i cały problem zostaje rozwiązany. Jak to działało? Jak cała aplikacja działała? W jaki sposób to zostało zaimplementowane? Klient otwiera stronę w swojej przeglądarce, uruchamia aplikację we Flashu. Po całym zautoryzowaniu i rozpoznaniu, kim jest, po pobraniu od niego numeru telefonu, Flash poprzez JavaScript łączył się, używając biblioteki Socket.io pochodzącej z Node.jsa i za pomocą WebSocketu wysyłał żądanie do Node.jsa. Node.js sprawdzając to żądanie, sprawdzając, czy wszystko z nim jest OK, czy tokeny i warunki aplikacji pozwalają na to, żeby zadzwonić, wysyłał żądanie do systemu hurtowych połączeń telefonicznych poprzez RESTowe API. I w tym momencie ten proces się kończył. System tych hurtowych połączeń zaczynał nawiązywać połączenie. Drugą stronę, system hurtowych połączeń, wiedząc o tym, co się dzieje z takim połączeniem, czyli wiedząc o tym, że użytkownik odebrał połączenie, rozłączył się lub odsłuchał go do końca, informował nas o tym poprzez RESTowe API napisane również w Node.jsie. Node.js kolejny raz sprawdzał, czy wszystkie tokeny, czy wszystkie warunki aplikacji są OK, podawał to poprzez Socket.io z powrotem do przeglądarki klienta i dalej Flash odbierał poprzez JavaScript, odbierał taką informację zwrotną i komunikując się z API napisanym w Symfony 2, sprawdzał, co dalej robi z użytkownikiem i co dalej dzieje się z aplikacją. Czym był system połączeń hurtowych? System połączeń hurtowych, nazwany przez nas Call API, to system, który tak naprawdę odbierał od nas żądanie. W parametrach wysyłaliśmy numer telefonu i rozpoczynał proces łączenia się z użytkownikiem. Informował nas praktycznie o wszystkich elementach takiego połączenia. Informował nas o tym, że połączenie zostało zainicjowane, że użytkownik odebrał połączenie, że przerwał nie odsłuchując scenariusza, że odsłuchał do końca. Dodatkowo system ten informował nas o wszystkich zdarzeniach pochodzących z telefonu użytkownika, czyli różnego rodzaju wciśnięcia w klawisze, różnego rodzaju eventy nieprzewidziane przez nas. Dodatkowo dzięki takiej ilości różnego rodzaju informacji mogliśmy próbować synchronizować aplikację z telefonem, a mianowicie wiedzieliśmy, kiedy użytkownik odebrał telefon, kiedy zaczyna się odtwarzanie scenariusza w jego telefonie, poprzez co mogliśmy w aplikacji flashowej dokładnie w tym momencie wyświetlić film, który wyświetla osobę mówiącą. Dzięki temu użytkownik grający w grę miał takie poczucie, że rozmawia naprawdę z tą osobą, którą widzi na ekranie. Jeśli chodzi o liczby dotyczące tej aplikacji, udało nam się obsłużyć 1700, system ten potrafił obsłużyć 1700 jednoczesnych połączeń, czyli tyle osób w jednym momencie mogło dzwonić.
i tyle osób potrafiło API obsłużyć. Przez około 2-3 tygodnie pierwszej edycji tej aplikacji mieliśmy około 180 tysięcy wizyt i średni czas spędzony przez użytkownika na stronie to 4 minuty, co jest bardzo dobrym wynikiem. Podsumowując, taka modułowość systemu umożliwiła nam skalowanie aplikacji. Te dwa filary były od siebie całkowicie oddzielne i cały ruch, który taki najbardziej krytyczny ruch pochodzący z tego call API, czyli ta bardzo duża ilość różnych eventów i sygnałów pochodzących od dostawcy, tak naprawdę była przeniesiona tylko na Node.js-a, czyli nie wpływało to praktycznie w ogóle na warstwę frontową aplikacji. Użytkownik nie przy dużym ruchu nie odczuwał w ogóle, że coś się dzieje. Krótki czas produkcji, czyli rozbicie na takie moduły umożliwiło użycie dwóch, trzech niezależnych od siebie zespołów, które mogły budować tą aplikację. Wszystko łączyło się poprzez web serwisy, więc nie było problemu z komunikacją pomiędzy tymi częściami systemu. Dziękuję bardzo. Czy pytania? Oczywiście aplikacja jest dostępna w tej chwili. Druga edycja aplikacji kilka dni temu zakończyła się, ale połączenia są ciągle wykonywane i można sobie to przetestować, zobaczyć, jak to działa. Dziękuję bardzo.